Dobrze, że jesteś. Słuchaj, przyjrzałam się tym koszarom. I kiepsko to wygląda. W sensie, że przydałby się remont? W sensie, to prawdziwa twierdza. Wysokie mury, strzeżona brama, w środku pełno ludzi. Nie przekradniemy się do środka, na siłę też nie ma co iść, bo Menge może uciec. To co sugerujesz? Weź te kajdanki i skuj mnie. Może wytłumaczysz, o co chodzi? Pomyśl. Jeśli przyprowadzisz łowcom plugawą Triss Merigold, nie dość, że otworzą bramę, to może jeszcze zaproszą cię na dywanik do Mengego. Nie ma mowy, to zbyt duże ryzyko. Tu chodzi o Jaskra i Ciri, więc nie ma czegoś takiego jak zbyt duże ryzyko. No dobrze, załóżmy, że łykną przynętę. Co dalej? Chodzimy, przystawiam Mengemu miecz do gardła i pytam, gdzie Jaskier? To może nie zadziałać. Menge jest gnidą, ale jedno trzeba mu przyznać. Śmierci się nie boi. Zawsze mnie to irytowało w fanatykach. No nic, w takim razie musimy go wziąć podstępem. Jakieś sugestie? Powiedz może, że masz informacje o Loży. Albo jeszcze lepiej, o samej Filipie. On jej nienawidzi. Coś wymyślisz. A co ze skarbem? Jak się czegoś dowiemy, to dobrze, a jak nie... Myślałem, że potrzebujesz pieniędzy od Dijkstry, żeby pomóc czarodziejom. To prawda, ale złoto można zdobyć na wiele sposobów. To nie jest teraz najważniejsze. Najpierw chcę ci podziękować. Daj spokój. Na moim miejscu każdy by... Nie każdy. Wystarczy. Czarodziejce rumieńce nie przystoją. Ciągle mam złe przeczucie, ale trudno. Chodźmy. Geralt, pamiętaj, że potrafię o siebie zadbać. O czym ty mówisz? Łowcy nie będą się ze mną obchodzić jak z damą, ale ja to wytrzymam. Mogę trochę pocierpieć. Ciri jest najważniejsza, więc cokolwiek by się działo, po prostu rób swoje. Nie mogę ci tego obiecać. A jednak cię o to proszę, dobrze? Dobrze. Czego chcesz? Przyszedłem po nagrodę. Niby za co? Za czarownicę. Nie widzisz, kogo wam przyprowadziłem? To Triss Merigold. Merigold? To wchodź. No proszę, Triss Merigold. Przerzuciłeś się z utopców na czarodziejki? Więcej za nie płacą. Bo i więcej szkodzą. Utopiec co najwyżej rybaka w łydki pokąsa, a one... mordują królów. Spiskują. Wywołują wojny. I mleko przez nas krowom kwaśnieje. A! Żarty się skończyły, Merigold. Raz na zawsze. Do lochu! Wolnego. Oddam ją Mengemu i nikomu innemu. Myślisz, że my nie wiemy, co z czarownicą zrobić? Puszczaj, sukinsynu! Plugawy język nie pasuje do takiej pięknej twarzyczki. Trzeba będzie go wyrwać! Tak, wiecie, co zrobić z czarownicą, jak się już wam jakąś przyprowadzi. Co to niby ma znaczyć? Że marni z was łowcy, skoro musi was wyręczać wiedźmin. Słuchaj no, mutancie! Odkąd weszliśmy do miasta, puściliśmy z dymem setkę czarodziejów, alchemików, doplerów i reszty tego ścierwa. Więc nie pouczaj nas, jak mamy wykonywać robotę, dobra? Chyba jednak mógłbym udzielić wam paru rad.
bo poza Merigold wytropiłem też Filipę Eilhart. Dorwę cię za to, ty... Zamknij pysk, ruda kurwo. A ty mów, gdzie ona jest. Mówiłem chyba wyraźnie, będę gadał tylko z Mengem. Ale Menge nie gada z takimi jak ty. No to przekażcie mu pozdrowienia ode mnie i mojej przyjaciółki Merigold. Dobra, bierz ją i chodź za mną, ale nie odchodź na krok. Tu się rozdzielamy. Ty idziesz gadać z Mengem, a Merigold do sali obok. Nie oddam jej, póki nie dostanę... Nie ty tu stawiasz warunki. Derk, wiesz co robić. Nic nie powiem. Ani tobie, ani jemu. Zgrywasz hardą, co? Czekaj. Wyrwę ci paznokcie, to inaczej zaśpiewasz. Jak sobie chcecie. Chodź, wiedźmo. Jak zobaczysz, jakie czary-mary można zrobić zwykłymi obcęgami, to się zdziwisz. Miałeś nikogo nie wpuszczać. Chyba, że ma informacje dotyczące Filipy Eilhart, a Wiedźmin twierdzi, że ma. Każdy może to powiedzieć. Zacznijmy od wskazującego, albo lepiej serdecznego. Tu sobie sroczka kaszkę ważyła? Ale nie każdy przyprowadza nam Triss Merigold. Właśnie słyszę. Zaraz do niej pójdę, ale najpierw sobie porozmawiamy. Siadaj. Napij się, Wiedźminie. Cidaryjskie. Rocznik 1261. Rok że... Troczka ogonek sobie sparzyła. Zostaw! Kurt, zobacz, czemu pani Merigold tak krzyczy. Może czegoś jej potrzeba. Gorącego żelaza na przykład. Skoro już jesteśmy w temacie metali. Kubek jest ze srebra. Rozumiem, że chciałeś sprawdzić, czy nie jestem doplerem. O, profesjonalista. Od razu widać, z kim mam do czynienia. Ostrożności nigdy za wiele. Zdziwiłbyś się, ilu moich rozmówców zmieniło się w cuchnącą galaretę, kiedy chwytali za ten kubek. Przecież noszę na plecach srebrny miecz. To niczego nie dowodzi. Dopplery potrafią zmieniać swoje ciało w materiał, który przypomina srebro w wyglądzie i w dotyku. Ale nim nie jest. Widzę, że w sprawie dopplerów jesteś ekspertem. Kto jak kto, ale Wiedźmin powinien wiedzieć, że warto znać swojego wroga. Temu dała, bo poprosił? Temu zaś bo wodę nosił. No, przejdźmy do rzeczy. Za Merigold wypłacę ci podwójną nagrodę. Czemu zawdzięczam tę szczodrość? No przecież wydajesz mi swoją kochankę. Należy ci się dodatek za straty emocjonalne. Widzę, że jesteś dobrze poinformowany, więc musisz też wiedzieć, że to Triss zdradziła pierwsza. Pogrywała mną na polecenie Loży,
no to dostała za swoje. Nie. Już nie. Bądź dzielna, to już ostatni palec i bierzemy się za drugą rączkę. Temu na miseczkę. Kaj! Ugryzła mnie, suka! To załóżmy jej obroże. Zdwijmy rytm. To ją uspokoi. Zaskoczyłeś mnie, Geralt. Może się jeszcze dogadamy. Podobno wiesz coś na temat Filipy, ale zgaduję, że nie podzielisz się tą wiedzą za darmo. Czego chcesz w zamian? Szukam skarbu, który do niedawna był w posiadaniu niejakiego Zigiego Roivena. No proszę. Widzę, że pracujesz nie tylko dla Wiecznego Ognia, ale i dla przestępców. Pracuję dla tych, którzy mi płacą. Jak zwykła kurwa. Mniej więcej, tylko wachlarz usług nieco inny. Gdzie jest skarb? W Kowirskim banku. I nie dostaniesz go ani ty, ani Roiven. Myślałem, że chcesz kupić informacje o Filipie. Tak, ale nie za wszelką cenę. No dobrze. W takim razie uwolnij Jaskra. Najpierw wypytujesz mnie o pieniądze kryminalisty. Teraz chcesz, żebym wypuścił na wolność świętokradcę i degenerata. A miałem cię za człowieka, cóż, istotę o pewnej moralności. Nie jestem z twojej bajki, to prawda, ale nie musimy się przecież ze sobą zgadzać, żeby ubić interes. Wcale nie musimy ubijać interesu. Mogę cię po prostu zmusić, żebyś powiedział, co wiesz o Filipie. Wątpię. Szczerze wątpię. A ja jestem człowiekiem wielkiej wiary. Do mnie! Zdycham. To już chyba wszyscy. Mało brakowało. Co się stało? Myślałam, że Menga połknął haczyk. Połknął do czasu, kiedy spytałem o skarb. Geralt, przecież mówiliśmy, że... Zresztą mniejsza z tym. Może chociaż znajdziemy jakieś papiery, w których jest wzmianka o Jaskrze. Przeszukam go, a ty się tu rozejrzyj. Zacznij od biurka. Znalazłaś coś? W kieszeni ma tylko klucz do drzwi, weź go. Za paskiem nic, ale... Czekaj, coś jest w podszewce. No i? Kluczyk do sejfu. Masz. Przekaż Dijkstrze z pozdrowieniami. Hola, pan Roiven prosi na słowo. Naprawdę zrobił się niecierpliwy. Co? Nic. Już idziemy. Kogo ja widzę? Geralt z Rivii. Przestaniesz za mną kiedyś łazić? Jak tylko powiesz, gdzie jest mój skarb. Nie przypadliśmy sobie z Mengem do gustu. Jak bardzo? Bardzo. To by tłumaczyło pożar w koszarach. Mam nadzieję, że mój skarb nie płonie tam razem z łowcami. Nie. Twoje pieniądze są w Kowirskim banku, a to klucz do skarbca, w którym zostały zdeponowane. No, no. Gdybym miał warsztat grawerski, przyznałbym ci medal. Pochwałę możesz sobie zachować. Mnie interesuje nagroda. Geralt, wszyscy Wiedźmini są tacy bezczelni, czy tylko ty? O co ci chodzi? Okłamałeś mnie. Znowu. Co? Od początku wiedziałeś, kto obrabował mój skarbiec, ale nie byłeś łaskaw się tą wiedzą podzielić.
Nie byłem łaskaw. Ale byłem za to łaskaw pomóc ci ze skarbem, więc nie histeryzuj. Ja nie żartuję, Geralt. Nadużyłeś mojego zaufania. Jakoś to przeżyję. Tym razem jeszcze tak. No dobrze, pora wyrównać rachunki. To groźba? Wręcz przeciwnie. Pomogłeś mi, więc należy ci się nagroda. Mimo wszystko. Zakładam, że nadal nie wiesz, co z Jaskrem. Nie, ale wpadłem na trop kogoś, kto może wiedzieć. Jakiegoś szpiega, zdaje się. Podpisuje się Jamurlak. Problem w tym, że w liście od niego jest mowa tylko o tym, jak zaaranżować spotkanie. Ale ani słowa gdzie. Zrujnowany dom na Zamurzu. Daj sygnał, a przyjdzie tego samego dnia, tuż przed północą. Nie powinienem może pytać, ale Dijkstra do cholery, skąd ty to wszystko wiesz? Odczytuję z lotu ptaków. Męczący jest ten twój sarkazm, wiesz? Mam gorsze cechy. Wierz mi. A na koniec uniżona prośba. Nigdy więcej nie próbuj mnie oszukać. Nigdy.